Rozdział siódmy Jaś dowiaduje się, że jest frajerem. Kazik Morecki, sprawnie, bez szmeru, wycinał i wyłupywał nożem z ramy okiennej skamieniałe pasma kitu. Trwało to dość długo. Gdyby w oknie był lufcik, robota poszłaby prędko. Lecz lufcik znajdował się w oknie od ulicy i padało tam światło od znajdującej się na pobliskim rogu latarni. Musieli zacząć śniw z ogródka w dziedzińcu. Gdy kit był usunięty, Kazik poodchylał nożem gwoździe przytrzymujące szybę i wyjął ją z ramy. Minutę nasłuchiwał. Wewnątrz było cicho. Wówczas Kazik wsadził rękę do środka i powoli, przyciskając drugą dłonią ramę, odkręcił antabę i otworzył okno. Zestawił z parapetu kilka doniczek z kwiatami. Krótki błysk latarki przez rozsunięte firanki do wnętrza przekonał złodzieja, że wszystko idzie pomyślnie. Tymczasem Jaś zdjął trzewiki i postawił je na ławeczce obok okna. Można, szepnął mu Kazik. Jaś cicho wlasł na parapet i zsunął się do wnętrza pokoju. Odchylił na bok firanki. W pokoju panował półmrok. Tylko jeden kąt był nieco jaśniejszy od padającego skośnie z ulicy światła latarni. Jaś kilka razy przez palce oświecił wąskimi smugami latarni pokój. Znalazł szafę na ubranie. Cicho zbliżył się do niej i odemknął drzwiczki. Znalazł stojącą z lewa walizkę. O nią mu chodziło. Było tam sporo sukien, futra palta. Lecz nie wziął więcej nic. Była umowa: Barachła nie brać. Jaś zdawało się nie chodził, a płynął po pokoju. Odniósł walizeczkę do okna i oddał ją kazikowi. Potem wrócił do pokoju i przejrzał szuflady komody. Wreszcie zbliżył się do łóżka. Wąska smuga latarki oświetliła śpiącą w łóżku kobietę. Jaś zobaczył założone pod głowę ramię. I pochyloną w lewo twarz. Usta były lekko otwarte, oczy zamknięte. W powietrzu unosił się subtelny zapach perfum. Jaś długo patrzył na śpiącą kobietę. Miał chęć pochylić się i pocałować. Dziwne, denerwujące i przykre mu było, że ją okrada. Poczuł do siebie wstręt. Zaczął się śpieszyć. Zabrał z blatu nocnego stolika torebkę, wziął zegarek. Lecz po chwili położył go na miejsce. Wysunął szufladkę. Nie dostrzegł w niej nic wartościowego. Wtem odczuł, że coś się zmieniło w pobliżu. Przerzucił ręką smugę światła w prawo i zobaczył szeroko otwarte, ciemne, przerażone oczy. Powieki natychmiast się przymknęły. Kobieta udała śpiącą. Nie zmieniła pozycji, nie poruszyła się. Tylko Jaś spostrzegł, że kołdra w tym miejscu, gdzie musiały być podciągnięte w górę kolana, jakby drży. Jaś pewien czas stał nieruchomo obok łóżka. Potem zaczął się wycofywać ku oknu. Wylasł z pokoju i włożył trzewiki. Potem wraz z Kazikiem prędko wyszedł na ulicę. Nikt nie krzyczał, nikt ich nie ścigał. Na melinie Kazika wspólnicy przejrzeli skradzione rzeczy. W torebce było trochę gotówki, dokumenty, listy i kobiece drobiazgi. Lecz na to nie liczono. Chodziło im o walizkę. Robota ta była nadana. Ofiarą była znana aktorka operowa, która grała dawniej w wielkich miastach Rosji, a obecnie występowała w letnim teatrze Renesans. Poinformowano Kazika, że aktorka ma biżuterię ogromnej wartości, którą wkłada na scenę i którą nosi przy sobie w walizeczce. Informacje były bardzo dokładne i miały cechy prawdopodobieństwa. Kazik porozumiał się z Jasiem i zrobili wspólny sznift. Walizka zawierała parę luksusowej bielizny, dwie pary gazowych pończoch, cielisty trykot, błękitny szal, kilka chusteczek do nosa, szminki, biustonosz i cztery pudełka z biżuterią. Były w nich dwie kolie, bransolety, kolczyki i medalion. Jaś i Kazik od razu zorientowali się, że to są tylko imitacje drogich kamieni. Nawet złoto nie było prawdziwe. Lipa, nie szkiełka, rzekł zirytowany Kazik. Nie ma korzyści sobie, a dolatorce strata. I siarczyście zaklął. Jaś, nie wiedząc czemu, zaproponował Kazikowi, aby wziął sobie pieniądze, a jemu oddał, jako jego dolę, wszystkie rzeczy. Kazik chętnie się zgodził. Tylko uważaj, aby się nie wsypać z tym, rzekł Kazik. Nie dawaj nosić krzutą, bo raz dwa się wykrochmalą i ciebie położą. W domu Jaś uporządkował zabrane aktorce drobiazgi. Dokumenty postanowił, według zwyczaju firmowych złodziei, podrzucić aktorce czy w komisariacie, ostatecznie przesłać je pocztą. Z torebki Jaś wyjął spory plik listów. Było tam i kilka fotografii. Na jednej zobaczył podobiznę jakiegoś oficera carskiej armii. Na odwrocie była umieszczona dedykacja. Kochanej, nigdy niezapomnianej, najcudowniejszej mej bogini. Następnie przejrzał jeszcze kilka fotografii mężczyzn, przeważnie z bardzo czułymi dedykacjami. W osobnej kopercie było aż sześć zdjęć aktorki. Trzy w kostiumach, a trzy zupełnie nago. Jaś zaczął czytać listy. Wszystkie były od jej wielbicieli. W niektórych oświadczano się jej, w innych błagano o randkę. Jakiś przemysłowiec prosił ją, by została jego żoną i wyliczał rzeczowo, jakie korzyści z tego odniesie. Jaśowi ta przygoda pomieszała szyki. Wciąż myślał o aktorce, o tamtej nocy w jej sypialni. Przypomniał sobie w najdrobniejszych szczegółach jej wygląd w łóżku przy świetle latarki miał wciąż nieodpartą chęć zobaczenia jej. W dwa dni po kradzieży w gazecie ukazało się ogłoszenie Zabrane mi przez pomyłkę dokumenty proszę zwrócić za dużym wynagrodzeniem do kasy Teatru Renesans dla. Jaś postąpił inaczej. Włożył wszystkie rzeczy do walizki, umieścił ją w skrzynce, opakował i przesłał pocztą na adres prywatny aktorki. W kilka dni potem, w niedzielę, Jaś poszedł do teatru na operetkę. Siedział w pierwszym rzędzie i oczekiwał niecierpliwie ukazania się aktorki na scenie. Teraz wydała mu się jeszcze piękniejsza. Tak cudnie śpiewała i tańczyła. Tak uroczo wyglądała. I Jaś stał się od tego dnia wielkim miłośnikiem operetki. Chłopiec spostrzegł, że aktorce często wręczają bukiety i koszy kwiatów. Zorientował się, że to od wielbicieli jej talentu. Dowiedział się od portiera, jak to się załatwia, i odtąd zaczął codziennie posyłać jej na scenę duże bukiety róż. Poza tym, co kilka dni posyłał kwiaty do jej mieszkania. Jaś miał dużo pieniędzy, więc wydatki na kwiaty nie robiły mu różnicy. Stała obecność chłopca w teatrze, gdzie siedział zawsze w pierwszym rzędzie, zwróciła uwagę aktorki. Może się domyśliłam Albo poinformowała ją służba, że to właśnie on ciągle przysyła jej kwiaty. W każdym razie, Jaś zaczął dostrzegać jej spojrzenia zwrócone ku sobie. Kilka razy był pewien, że się do niego uśmiecha. Chciało mu się bardzo zobaczyć ją bliżej i pomówić z nią. Wreszcie, ośmielił się umieścić w koszu kwiatów kopertę z kartką, na której napisał: Zachwycony pani urodą i talentem, pragnę pomówić z panią, jeśli to możliwe. Proszę napisać mi kilka słów i zostawić list u portiera dla Ołońskiego. Po dwóch dniach Jaś otrzymał od portiera małą, błękitną kopertę, z której wyjął również błękitną kartkę papieru. Czekam pana jutro, na drugiej przerwie u siebie w garderobie. Nazajutrz Jaś zapukał we wskazanym czasie do drzwi garderoby aktorki. Proszę, rozległ się z wewnątrz zirytowany głos. Zupełnie inny niżli ten, który zwykle słyszał z estrady. To zdetonowało trochę chłopca, jednak odemknął drzwi i wszedł do środka. Ach, to pan, pan, pan Ołoński. Głos zmienił się nie do poznania. Znikła suchość, niecierpliwość, irytacja. Zabrzmiały miękkie, głębokie tony: Proszę, niech pan siada. Aktorka szminkowała twarz. Na ramiona miała zarzucony ciepły szlafrok. Przygotowywała się do drugiego aktu. Dziękuję, rzekł Jaś i usiadł na krześle w pobliżu lustra. Chciał pan zobaczyć z bliska, jak wygląda kobieta, która na scenie jest to królową, to gejszą. Uśmiechając się z boku, do Jasia mówiła aktorka. Jasia krępował swobodny strój kobiety. Widział wysuwające się spod szlafroka jej nogi w długich, cielistych pończochach. Lśniły przy świetle dużej żarówki nagie ramiona i chłopca to krępowało. Owszem, lubię bardzo teatr, a pani gra szczególnie mi się podoba. Więc, z tego względu, postanowił pan się zrujnować na kwiaty dla mnie. Chciałem sprawić pani przyjemność. Dziękuję bardzo. Pan stale mieszka w Misku? Nie, mieszkam na wsi, mam koło Borysowa majątek, skłamał Jaś. Do miasta dojeżdżam. Niech się pan teraz odwróci. Rzekła aktorka, wstając od lustra. Trzeba przebrać się na scenę. Jaś usiadł bokiem do lustra a plecami do pokoju. Słyszał z tyłu szelest materiałów, trzask rozpinanych haftek. Wtem spostrzegł w małym lustrze, stojącym na stoliku przy ścianie odbicie głębi pokoju, gdzie znajdowała się kobieta. Możliwe, że lusterko to specjalnie dla Jasia zostało tam zapomniane. Jaś zobaczył zupełnie nagą kobietę. Nie wiedział, co począć. Ciekawość zmuszała go do patrzenia w lusterko, a jednocześnie bał się, że aktorka może to dostrzec. Więc odwracał twarz jak najdalej w lewo, a z ukosa patrzył w prawo. Gotowa. Jak się panu podobam w tym stroju? Jaś obejrzał aktorkę i rzekł szczerze. Cudownie. Kobieta dotknęła jego ust paluszkami prawej ręki i rzekła. Zaraz trzeba na scenę, niech pan mnie odwiedzi. Dziś nie było czasu pomówić, dobrze? Bardzo chętnie. I Jaś stał się coraz częstszym gościem w garderobie aktorki. Posyłał jej coraz więcej kwiatów i coraz śmielej z nią mówił. Dwa razy odwiózł ją dorożką do domu. Lecz nigdy nie ośmielił się na dwuznaczny żart lub pocałunek. Była dla niego istotą wyższego rzędu. I mógł zaledwie marzyć o niej jako o kobiecie, którą można pieścić, jak Maru się łobową. Z tą ostatnią, zresztą, od czasu zakochania się w aktorce, Jaś przestał obcować. Łobowa była tym zdumiona. Dostrzegła, że kochanek unika jej pieszczot i zapytała: Zbrzydłam ci już. Nie. Więc czemu taki zimny dla mnie? Mam kłopoty. Jakie? Może ja ci pomogę albo poradzę? Lecz Jaś zbywał ją ogólnikami i coraz rzadziej odwiedzał. Był naprawdę zakochany w aktorce. Nie widział tego, że ona jest co najmniej o 15 lat od niego starsza, że życie silnie ją już stargało, że tylko szminki, piękne stroje i ładne rzeczy stanowią jej urok. Jaś nawet marzył o niej jako o żonie, lecz czuł się przy niej nie tak mało wartościowy. Że marzenia te poczytywał za bezczelność. Pewnego wieczoru, gdy jaś wychodził z teatru po wizycie w garderobie u aktorki, na ulicy wziął go pod rękę stary aktor, zaledwie tolerowany w zespole operetkowym. Był jak zwykle pijany. Królewiczu, kochany, rzekł tragicznym szeptem. Co dla ciebie człowieka uszczęśliwić? Wozami kwiaty posyłasz dla tamtej nagiej donny, Daj mi dwie setki na lekarstwa dla żony. Artysta, psia krew, jestem z powołania. A kto to rozumie? Talent teraz nie popłaca, tylko reklama i ładne nogi. A u mnie ani reklamy, ani nóg, tylko talent i brzuch. Ot, i z głodu trzeba zdychać. Jaś pośpiesznie wyjął z portfela dwieście rubli i dał je aktorowi. Grande merci, monsieur. Uważam to za pożyczkę. I proszę pamiętać, że jestem twoim przyjacielem. Ja, Semp Serkowski, zmarnowany, nieuznany talent, tak. Objął Jasia i pocałował. Czy wiesz, kochany, że ja dziś od rana nic nie jadłem? Słowo honoru. Tylko od wódki stolarze dali. Błaznowałem za to pół godziny. Takie to jest życie, królewiczu. Jaś chciał pożegnać aktora, lecz tamten nagle trzasnął się dłonią w czoło. Wiesz, królewiczu, jeśli postawisz kolację z kropelkami, to ja ci urządzę interesik z madonną. Co? Nie wierzysz? Słowo honoru! Przepraszam, nie rozumiem pana. Zaraz zrozumiesz! Ty jej tam na tysiące kwiatów posłałeś. Przecież mężczyzną jesteś, wiadomo o co tu chodzi. A ja taki interes pokieruję, że sama ci do łóżka przyjdzie. Po co kwiaciarnię wzbogacać? Jaś zdumiony słuchał wynaturzeń pijanego aktora. Wreszcie zainteresowany bardzo zrozumiał, że tamten mówi poważnie. Widzę, żeś ty człowiek dobry. Mówił aktor dalej. I szkoda mi ciebie. Ot, i ja ciebie oszukałem. Żadnej ja żony nie mam, a pieniędzy mi na wódkę trzeba. Wódka to też lekarstwo. Dla mnie wódka więcej potrzebna jak chleb. Więc jak pan to zamierza zrobić? spytał Jaś. Sprawa jasna jak śnieg. Zaproszę ją i ciebie na kolacyjkę ją odpowiednio przygotuję. Dwa tysiączki za dekolt i gotowe. No a dla mnie królewicz chyba po fakcie z pięćset rubelków odpali. Kolacyjka też będzie kosztowna z pięćsetek. Stanęło na tym, że sęp Serkowski zaprosi aktorkę w sobotę po przedstawieniu do siebie na kolację. Wyjaśniwszy oczywiście jej wcześniej sprawę. Jaś dał aktorowi a konto tysiąc pięćset rubli. Przypuszczał, że aktor go nabiera, lecz nie zależało mu na pieniądzach. A propozycja aktora zainteresowała go jako eksperyment. Czy może być, żeby taka piękna i utalentowana kobieta zgodziła się kupczyć swym ciałem? We czwartek i piątek Jaś do teatru nie poszedł, a w sobotę po południu razem z aktorem kupili win, wódek i różnych przekąsek. Urządzili wszystko starannie. Aktor wynajął w tym celu od swojej gospodyni duży, położony obok stołowy pokój. Po kolacji, mówił aktor do Jasia, ja was zostawię. Korzystajcie z mego pokoju. Pościel świeża, pokój zaciszny. Będziesz mógł dokładnie zbadać wszystkie geotopograficzne wyniosłości i wklęsłości naszej czarującej Madonny. A pieniążki przygotowane. Tysiączek ja jej dałem. Wzięła i oblizała się na drugi. Czy łatwo się zgodziła? Jak jest dynamit, aktor potarł wskazującym palcem o duży lewej dłoni. To każdą cnotę można skruszyć. Tylko trzeba umieć do rzeczy się zabrać. Co prawda, idiocie, to i dynamit nie pomoże. A pan, królewiczu. Widzę niedoświadczony w tych sprawach. Nie, tej sztuczki czas i życie wyuczą. Wieczorem Jaś pozostał w mieszkaniu, a Sęp pojechał dorożką do teatru. Przedtem wziął od Jasia jeszcze tysiąc rubli. Wrócił po godzinie wraz z aktorką, która była ubrana dziwnie. Dla Jasia skromnie. Chłopiec był przyzwyczajony widzieć ją w lśniących strojach, wydekoltowaną, w trykotach, półnagą. Obecnie prawie jej nie poznawał i był onieśmielony. Sęp Serkowski był bardzo wesoły. Od razu poprosił gości do stołu i co prędzej nalał kieliszki. Zdrowie Kleopatry! wygłosił uroczyście, robiąc komiczną minę. Nalewał często kieliszki. Jadł, pił. Wygłaszał humorystyczne, a czasem głupie toasty. Jasia nazywał z początku Królewiczem, a potem Antoniuszem. Po wielu kieliszkach Jasiowi zakołowało się w głowie. Lecz nie był wesoły. Przykry mu był interes załatwiony dla niego przez aktora. Kobieta również się upiła. Głośno się śmiała, zaczęła śpiewać urywki Ali z operetek. Było już późno i aktor zupełnie pijany bo pił często poza kolejką, pożegnał Jasia. Życzę przyjemnych snów. A nie zblamuj się, bo to kobieta wulkan. Jak nie dogodzisz, mordę spierze. Jaś został sam na sam z aktorką. Kobieta była pijana. Po wyjściu Serkowskiego rzekła do Jasia. Spać chcę, gdzie łóżko? Ej tu, smyku, ja pytam, zanieś mnie, dostaniesz na wódkę. Jaś zaniósł ją do następnego pokoju i przygotował łóżko. Rozbierz i żywo, bo wygonię precz, zrozumiano? Chłopiec posłusznie, lecz niezbyt zgrabnie ją rozebrał. Aktorka dostała czkawki. Leżała na go na łóżku i, spoglądając na Jasia, wyciągała co chwila ku niemu wskazujący palec. Widziałeś wino taką kobietę? Co? Wisz jakie nogi? Jedna na tysiąc takie ma. gdzie tam? Jedna na sto tysięcy. Ile mu dałeś? Komu? Nie zrozumiał jaś? No temu serkowskiemu, że będziesz ze mną spał? Dwa tysiące. Myślałam, że Serek oszukał mnie. A co to jest dwa tysiące? Na dobry pierścionek nie starczy. I rozkładaj się tu za dwa tysiące takiemu chłystkowi. Jaś był trzeźwiejszy od niej, a teraz czuł się zupełnie przytomny. Było mu wstyd. Na policzkach ukazały się rumieńce. Niech mi pani nie ubliża. Nie zamierzam wcale z panią spać. To był projekt Serkowskiego. Chciałem dać wam zarobić. O jaki ty święty, a naprawdę kanalia. Rozumiesz, Durni, jeden? Twój cały majątek nie wart jest od tego, Mego małego paluszka za dwa tysiące. Podlec. Jaś wziął z krzesła czapkę. Do widzenia pani i przepraszam, jeśli niechcący skrzywdziłem. Poszedł ku drzwiom. Aktorka porwała się z miejsca. Czekaj. Czego pani sobie życzy? Chodź tu, rozbieraj się i kładź się do łóżka. Mnie dziś potrzebny mężczyzna jeśli Pani da mi trzy tysiące, to proszę. Co? Tak. Mam na pewno ładniejsze od Pani nogi i inne dodatki, warte trzech tysięcy. Gówniarz! Ach, jak pięknie pani się wyraża. Ja bym mógł Pani też powiedzieć coś niemiłego, ale nie chcę. Przecież Pani nie jest tak pijana, żeby nie rozumieć, jakie to wszystko wstrętne. Ty mnie nie ucz, rozumiesz, Robię, co mi się podoba. Nie bardzo. Panią można kupić za dwa tysiące, a mnie pani nie kupi wcale. Ty frajerze głupi. Co? Jaś zdumiony patrzył na nią. Ten zwrot w jej ustach wydał mu się bardzo komiczny. Czuł się firmowym złodziejem, blatnym, a tu prawdziwa frajerka nagle obdarzyła go tym epitetem. Jaś nagle zaczął się szczerze i wesoło śmiać, jak rzadko, kiedy mu się to zdarzało. Aktorka zdumiona patrzyła na ten nagły wybuch śmiechu. Jaś zbliżył się do łóżka, usiadł na brzegu i przestając się śmiać, rzekł powoli i cicho. Widzę, że jesteś cwaniara z naszej sitwy i po blatnemu umiesz was stukać. A pamiętasz, jak do ciebie przed miesiącem do sypialni przyszedł blatny chłopak? Jak ty ślepie odemknęłaś, a potem takiego majora miałaś, że jak galareta się trzęsłaś? Pamiętasz, jak ci machnięto trumienkę i skórę? Zwrócono ci wszystko pocztą. Tylko jedną fotkę zostawiono na pamiątkę. Przeczytałem wszystkie listy, od różnych szpagatów, do kochanej, nigdy nie zapomnianej, najcudowniejszej bogini. Taki ja jestem frajer, a ty cwaniaro, za dwa tysiące musisz z dziedzicem spod Byrysowa się puszczać. Aktorka naciągnęła na nagie ciało kołdrę i patrzyła przerażona na Jasię. To był pan! To nie ma nic do rzeczy. Sprawa jest inna. Ja uważałem panią za dobrą, miłą kobietę. Pokochałem panią, bo przypuszczałem, że pani jest warta miłości. A teraz widzę, że pani mało więcej warta od pikietówek. Chyba, że droższa od nich. Tylko to. Proszę pana. Ja panu zaraz oddam tamte dwa tysiące. Nie trzeba. Ma pani to za czas i za naukę dla mnie. To też coś warte. Jaś wstał i wyszedł z pokoju. Na ulicy zimne powietrze mile chłodziło mu rozpaloną twarz. Szedł zamyślony ulicami i niósł w sercu żal za straconym złudzeniem. Przecież była to jego pierwsza, głupia, szumiąca miłość. Marusia łobowa była zdumiona, gdy w połowie nocy zapukał do jej okna. Wpuściła go do mieszkania. Co się stało? Zapytała trwożnie. Nic złego. Wracałem późno i zachciało mi się ciebie odwiedzić. Cudownie, może chcesz zjeść? Nie piliśmy, po kolacji jestem. Wkrótce jaś był w łóżku Marusi. Kobieta cicho leżała obok niego. Jaś czuł, że jest uszczęśliwiona jego obecnością. Poczuł żal do siebie, że zaniedbywał ją. W pewnej chwili pocałował ją mocno w usta i rzekł szczerze. Wiesz, Marusiu, jesteś bardzo miła. Bardzo. Kobieta odpowiedziała mu mocnym uściskiem. Rozdział ósmy. Kwiatowa zabawa. Na komarówce złodzieje stanowili arystokrację, lecz ulica była terenem łobuzów. Między złodziejami a łobuzami istniały zadawnione antagonizmy. Na ogół łobuzeria obawiała się złodziei, chociaż tamci trzymali się skromnie i byli nieliczni. Dobry złodziej zawsze gardzi chuliganem, alfonsem i szmaciarzem. Nie wchodzi z nimi w stosunki i obdarza ich pogardliwą nazwą szpana. Łobuzeria dla przestępców firmowych stanowi element wstrętny i niebezpieczny. Łobuzy często bywają na usługach policji jako informatorzy. Łobuzy psują opinię dzielnicy głupimi napadami na przechodniów i dzikimi awanturami na ulicach. Natomiast łobuzy nienawidzą złodziei za ich powagę, za umiejętność w robocie, za dobry strój, za to, że pochodząc z innej dzielnicy, a czasem i miasta. Znajdują się w ich dzielnicy na prawach szczególnie uprzywilejowanych. Dziewczęta na przykład wolą mieć kochanka złodzieja niż łobuza. Złodzieje żyją na lepszych malinach i są tam szanowani. Natomiast łobuz nawet w rodzinie nie jest tolerowany, bo zysk z niego żaden, a kłopotów masa. Łobuzów można za butelkę wódki i za dobre pieniądze wynająć dla dania komuś nauczki, a nawet sprzątnięcie ze świata nożem lub kamieniem. Złodziej na takie rzeczy nie pójdzie. Zasadniczą cechą złodzieja jest spryt i śmiałość, a łobuz ma tylko bezczelność i głupotę. Kasia Złota Trąba postanowiła na swe urodziny zaprosić gości. Byk Piećka chętnie się na to zgodził. Bo nasuwała się doskonała okazja do grubszej pijatyki. Zaczęto się naradzać, kogo zaprosić. Przy tym nie obeszło się bez poważnych kłótni, a nawet bójki. Wreszcie ustalono, że goście będą trzech kategorii, pierwsza goście kasi złotej trąby, druga, goście pieczki byka i trzecia wspólni. Kasia jako doliniara postanowiła zaprosić mistrzów i najbliższych kolegów fachu kieszonkowego. Tośkę z Kulomiota, Cześka z Panicza, czyli Jasia, Piećka Byk uważał za konieczne zaprosić Marchewę i Fiśka. Jako goście wspólni wybrane były asy świata złodziejskiego. Siaba, Janek, Złoty Ząb, Mongoł, Filip Łysy, Kazik Morecki. Poza tym zaproszono jeszcze kilka dziewcząt z sąsiedztwa, bo było za mało kobiet. Zarząd nad zorganizowaniem wieczoru wzięła w swe ręce Katarzyna Sperda. W jej mieszkaniu właśnie, jako w odpowiednio obszernym, miało odbyć się przyjęcie. Kasia i Pieczka Byk nie poskąpili pieniędzy. Kasia ostatnio miała szczęście, więc pieniędzy było dość. Pieczono, smażono, gotowano. Pieczka byk przyniósł kilka koszy piwa i kupił sporo wódki, żeby nie zabrakło. Wszystko było przewidziane do najdrobniejszych szczegółów. Dwie katarzyny z rana już zaprzęgły pieczkę byka do noszenia wody i szorowania podłogi. Więc farmazon, ubliżając swemu delikatnemu fachowi, zawinął nogawki u spodni i na bosaka zabrał się do roboty. Ochoczo człapał po mokrych deskach i z zapałem szarując je, szuprem śpiewał. Żebym ja wiedział, kiedy ja umrę, to bym se zrobił ze złota trumnę, ze złota trumnę, ze srebra wieko, żeby świeciło wszystkim z daleka. Hej dygu dygu, hej rachu rachu, żeby świeciło wszystkim z daleka. Kasia co chwila wpadała do mieszkania i kontrolowała jego pracę. Nie szczędziła przy tym, jak zwykle, złośliwych uwag. Normalnie Piećka kabyk niedługo by wytrzymał, wnetby w kudły sobie się wczepili, lecz dziś był w aksamitnym humorze. Pomyśleć tylko tyle wódki. I nic go nie mogło z równowagi wyprowadzić. Na zaczepki Kasi wcale nie odpowiadał, robił swoje dalej i przyśpiewywał. A na tym wielkim kielichu z arakiem, żeby wiedzieli, że był chojrakiem. A na tym wieku dwa długie kije, żeby wiedzieli, czym złodziej bije. Hej dygu dygu, hej rachu rachu, żeby wiedzieli, czym złodziej bije. O przyjęciu u Kasi złotej trąby dowiedziała się cała komarówka. Niby to miało być utrzymane w tajemnicy. Lecz gdzież tu zachować tajemnicę, kiedy sama na wierz wyłazi? Tu pożyczono naczynia, tam krzesła, gdzie indziej kwiaty. No i poszła gadka po świecie. Na wypadek, gdyby goście zechcieli tańczyć, zaproszono Piterka Desenia, znanego na komarówce skrzypka. Nazwano go deseń, bo lubił przesypywać swą mowę tym wyrazem. Deseń zwykle odwalał wieczorki i potańcówki wraz ze swym kamratem Jankiem Papugą. Papuga imię swoje otrzymał ze względu na zamiłowanie do jaskrawych strojów. W ten sposób uważano kwestię orkiestry za załatwioną. Wieczór tego dnia zapadł piękny jak na obstalunek. Nawet księżyc w pełni ciekawie przyglądał się temu, co się dzieje na ziemi. Na dworze książkę można było czytać. Dwie katarzyny skończyły przygotowania do przyjęcia gości. I odświętnie ubrane artystycznie poprawiały niedociągnięcia i wykańczały detale. Przyjęcie to stanowiło najdrażliwszy punkt ich honoru. Przecież gości zaproszono niebele jakich, w większości sami firmowi złodzieje. Było trochę kłopotu z zaproszeniem kobiet. Na kilkunastu mężczyzn, jeśli nie brać pod uwagę obu Katarzyn, przecież gospodynie, była jedna tylko tośka sroka. Zamiast zabawy towarzyskiej, męski sejm albo rada wojenna, jak określiła sytuacją doświadczona towarzysko Katarzyna Sperda. Więc zaproszono Jadzię Rudą, która choć zupełnie młoda, wykazywała wiele zdolności w chodzeniu na szop, wskutek czego uważano ją za dobry materiał na firmową szopenfeldziarę. Następnie, ze względu na urodę, co prawda nie bardzo to się podobało Kasi Złotej Trąbie, Ankę i Jankę Afrykanki, Przezwisko spowodowały ciemna karnacja ciała i czarne włosy. Poza tym zaproszono Lolę Konwalię, która w każdą rozmowę towarzyską umiała wpleść, ze względu na wysoce estetyczny temat, zachwyt nad konwaliami. No i wszystkie. Co prawda, peczka byk zaprotestował. Babów za mało, wtrącił ostrożnie. Na potańcówkę wystarczy odrzekła niedbale kasza złota trąbka. Nie bardzo wystarczy, westchnął Byk. Do spania za mało, a na zabawę aż za dużo, bezapelacyjnie zamknęła kwestię Katarzyna Sperda. I byk skapitulował. Pierwszy zjawił się kamrat i protegowany pieczki byka na członka przyjęcia zwykły komarowski potokarz. Fiśko! Kasia, złota trąba, nie lubiła go za brak złodziejskiej powagi i niedbałość w stroju. Parę razy już poważnie się pokłóciła z kochankiem, obgadując jego druha. I teraz fiśko przyszedł w zaniedbanym stroju, w zabłoconych butach, rozczochrany, nieogolony, a na dodatek pijany. Pieczka byk serdecznie go przywitał, natomiast Kasia Demonstracyjnie odwróciła się do niego plecami i wyglądała przez okno na ulicę. Fiśko się tym zdetonował. Mając na myśli zerkanie Kasi w okno zaśpiewał. Spojrzę ja w okno, spojrzę ja w szybę, a tam ulicą złodzieje idą. Spodnie kloszowe wyprasowane, buciki nowe lakierowane. Hejdy gudygu, hej, dygu dygu, hej rachuciachu, buciki nowe lakierowane. Ty, byś swe starocie chociaż popłucował, pogardliwie, lecz nieco łagodniej odezwała się Kasia, która ogromnie lubiła śpiew i muzykę i potrafiła złodziejskimi pieśniami do łez się rozczulić. A fiśko, komarowski słowik, który nie patrząc na kompletne zaniedbanie miał bardzo piękny głos. Nie zdążył go jeszcze przepić. Śpiewał dalej. Wiedział złodziejską intuicją, czym ka się rozkrochmalić. Spojrzę na ręce same pierścieńce w dłoniach laseczki, srebrne gałeczki, hej dygu dygu, hej rachu ciachu, w dłoniach laseczki, srebrne gałeczki. Za fiszką przyszedł wyglądający na karawaniarza albo i nieboszczyka na urlopie, uroczysty i poważny skrzypek Piotr Desen. Był wysoki, szczupły, Lecz miał niesamowitą siłę rąk, którą z rzadka się popisywał. Poza tym był bardzo zwinny. Fiszko mówił o nim z podziwem. Nic w nim nie ma skóra żyła i kość a jak szmajdnie trup w śmietanie a samego nikt nie ma prawa w nawiasie tu nie ma prawa zastosowano w sensie nie potrafi uderzyć. Deseń pieczołowicie położył na komodzie skrzypce i uroczyście złożył życzenia urodzinowe Kasi. – A gdzie papuga? – spytała Kasia, mając na myśli harmonistę. – Kiernął sobie i śpi. Bezradnie rozwiódł żelazne dłonie skrzypek. – Budziłem go, budziłem. W żaden deseń nie wstaje. Tabaki mu do nosa napchałem. Też nic. Jak się prześpi, to przyjdzie. On lubi w ten deseń przy wódeczce pograć. Wielka szkoda, rzekła rozżalona Kasia. Potem przyszli. Żaba i Czesiek Swoboda. Na ogół Żaba nie lubił swobody, którego podejrzewał o socjalizm. Lecz jakoś tak się składało, że albo mieszkali na tych samych mlinach, albo siedzieli w tych samych więzieniach. Nawet trafiali wspólnie do cel. Czesiek Swoboda. Po wyrzuceniu go z PPS-u i pobycie w więzieniu, nieco zmniejszył swój zapał do agitacji. Wiedział, że złodzieje w kwestiach socjalistycznych węszą szwindel i nabieranie frajerów. Dopiero teraz Swoboda, po przeczytaniu sporej ilości bibuły komunistycznej, poczuł grunt pod nogami. Po prostu znalazł możność wypłynięcia z głębin życia złodziejskiego na powierzchnię normalnego. Więc agitował na nieznane za bolszewikami, aż się kurzyło. Natomiast Żaba, słynny warszawski złodziej, był zewnętrznie typem takiego burżuja, jak go wyobrażają sobie i ujmują w karykaturach bolszewicy. Żabę Kasia Złota Trąba przyjęła ze szczególnym uszanowaniem. Złodziej małomówny, poważny, niedbały, lecz wszystko widzący. I szacujący spojrzeniem obrzucał otoczenie. I zaraz usiadł w kącie kanapy. Kasia usiadła przy nim. Zaczęli mówić półgłosem o aktualnych kwestiach złodziejskich. Tymczasem Czesiek z zebrał wokół siebie pieczkę byka, fiśkę i desenia. Od ty, na przykład, wypowiadał swoboda, tykając palcem w pierś fiśka. Żeby nie burżuja, nie chodziłbyś we wstążkach. Nawiasie. Miał na myśli nędzne, podarte ubranie potokarza. No i co? No, co ty tu mówisz? Uniósł w górę brwi Fiszko, a jednocześnie zrobił pytające oko do pieczki byka. Tak, tak. Ja ci mówię. Każdy powinien przynajmniej trzy ubrania mieć. Wtem ode drzwi rozległ się głos. Czerwone, zielone i białe. To przyszedł Janek złoty ząb, który stale pokpiwał z manii agitacyjnej swobody. Kasia złota trąba się ożywiła i już dwóch złodziejskich asów zaszczyciło swą obecnością jej przyjęcie. Janek przywitał się z obecnymi i przyłączył się do żaby i kasi. Tymczasem Czesiek swoboda prawił dalej słuchającym go z braku innego zajęcia bykowi, fisce i deseniowi. Jedno ubranie to ma być robocze, ale dobre. Drugie, codzienne, pierwszej klasy, mocne i fajne. Trzecie, świąteczne, co się zowie, żeby lustro się śmiało. W ten deseń odezwał się Skrzypek. Świątecznego i włożyć nie można. Czemu to zdziwił się Swoboda? Jak u nich świętych nie ma, to jakże święta? Są insi święci. Zachciał się popisać wiedzą byk. Ten sam Lenin z Trockim to jak Piotr i Paweł i innych dużo, no nie? zwrócił się pytająco do Swobody. To wy, towarzysze, nie rozumiecie! wpadł w zapał Czesiek Swoboda. Towarzysze złodzieje! poprawił go z przelotnie nasłuchujący Janek Złoty Ząd. I Czesiek Swoboda puścił się na pogmatwany wykład doktryny komunistycznej. Słuchacze uważnie obserwowali, cierpliwie przyjmowali nieznane terminy socjalistyczne i zdawało się, rozumieli dobrze. Fiszko nagle wyrąbał stanowczo. Ja na to się nie zgadzam. Czy się, swoboda wybałuszył oczy. Czemu? No na trzy ubrania, bo wychodzi tak. Robocze ubranie tylko do roboty, klawo. Drugie też fajnie. No a trzecie pierwszej klasy. Całkiem się nie nadaje. To jakże ja pójdę na potok? Mnie trzeba takie o. Fisko potrząsnął brzegiem brudnej, wypłowiałej marynarki. Żeby do potoku podejść było można. Czesiek boleśnie zmarszczył brwi. Wy mnie zupełnie nie rozumiecie, towarzyszu. Ja mówię o tych czasach, kiedy kraść nie trzeba będzie. Kiedy. Swoboda poruszał palcami w powietrzu, bo nagle zabrakło mu argumentu. Dopomógł mu Janek złoty ząb. Lenin i jego szwagier Marks te maszyny tu sprowadzą, co ze słomy i drzewa salcezony robi. Te docinki nie zbiły stropu z powody. Gadał dalej, tylko nieco ciszej. Fajny chłop, zauważył Janek, zwracając się do Kasi. Złote ręce, charakterny, od tylko z tym komunizmem chyzia dostał. Przemaglują i jego. Niechętnie odezwał się żaba. Dla mądrego to za głupie i za stare. Zresztą, coż pagat dobrego wymyśli? Tylko więzienia, wojny i rewolucje. Jakby wszyscy mniej gadali, a więcej robili, to i bez agitacji czy rewolucji nędza by znikła. A tak społocze tylko kręcą, mordują, a sami tymczasem na wielkich panów się przerabiają. Dobrze żrą, rozkazują i w sławę rosną. I on wierzy im, zauważył Janek Złoty Ząb. Wierzy, bo każdy człowiek szczęścia chce, rzekł w zamyśleniu i jakby ze smutkiem żaba. A gdzież ono szczęście jest, wtrąciła Kasia, myśląc o czym innym. Czemu tak powoli się schodzą? Szczęście tu, żaba położył rękę na piersi, tylko w sobie rzekł poważnie, z siłą i przekonaniem. I nikt nam go nie da. W dużym pokoju nagle jakby jaśniej się zrobiło. To weszły razem trzy młode i ładne dziewczyny, ubrane na Lila, siostry Anka i Janka Afrykanki i młodziutka, na podlotka wyglądająca, różowo ubrana szopanwędziara Lola Konwalia. W ślad za nimi zjawili się Mongoł, Baran, marchewka i panicz Jaś. Mongoł od razu przyłączył się do asów i promieniającej w ich gronie kasi złotej trąby. Marchewka poszedł na łup agitacji Cześka z powody, którą słuchacze tolerowali tylko. A Jaś, maskując zażenowanie udaną swobodą i prawiąc komplementy, zastanawiał się, do której warto by się podwalić. Najciekawsza była Lola Konwalia, śmiała, zgrabna, sprytna, Lecz była zbyt szczupła i dziecinna jak na utylitarny gust Jasia. Niedługo potem przyszedł Kulomiot, król mińskich doliniarzy. Przezywany w Warszawie sieczkarnią za dziwny sposób mówienia. Pani Katarzynie nie, nie ży, 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 no daj spokój, przerwał mu Janek. Życzenia składam i już. Kulomiot machnął ręką i się zaśmiał. Ty lepiej nie gadaj, ale śpiewaj. Poradził mu Mongoł. Kulomiot też się znalazł w gronie asów obok Kasi jako niedościgniony jej mistrz od operacji kieszonkowych. Najlepiej zaprezentowała się tośka sroka przyszła w eleganckiej wieczorowej sukni uszytej po naradzie z artystyczną sabiną specjalnie na to przyjęcie. Od sabiny pożyczyła kilka drobiazgów z biżuterii, elegancko się uczesała u fryzjera. I była ze swoją swobodą w obejściu, dobrymi manierami i pięknym wyglądem wyjątkowo ciekawa. Rozcałowała się serdecznie z Kasią, przywitała z godnością i wdziękiem resztę towarzystwa i dołączyła się do asów. Jaś nigdy nie widział sroki tak pięknej, jak dziś. Taką by kochankę mieć, pomyślał, lecz wiedział, że tośka na chłopaków nie leci. Zresztą nie była w jego guście jako kobieta. Do Kasi zbliżył się pieczkabyk. Kabyk. Ostrożnie, prawie na paluszkach stąpając, zbliżył się do grona asów, w którym królowała rozpromieniona aż do wypieków na policzkach i potu na czole szczęśliwa jak nigdy Kasia Złota Trąba. No, czego ty warknęła na kochanka. Katarzyna pyta może tego już da dawać mnie? Byk mówił, jakby szkło żuł. Zdążysz się uchlać, porąbnęła Kasia i zerknęła na towarzyszów rozmowy. Widzicie, tak go trzymam. Byk całkiem się zdetonował. Jak chcesz, marniał purpurowy. Ja przecież nie... Zresztą, nie wszyscy jeszcze. Nieco łagodniej wycedziła Kasia. A kogo brak? Zainteresował się Janek Złoty Ząb. Filipa Łysego. Wyśpiewała słodko Kasia. Nie, warto czekać, ten się zawsze spóźnia. zabrokował żaba. Ja też czasu nie mam, dodał mągą. Zaczęto obsiadać stół. Teraz wszyscy ciekawie sobie się przyglądali. Szczególnie nieznajomym. Zasadniczo i mężczyźni, i kobiety interesują się najwięcej kobietami i szacująco je badają. Tylko gatunek ich ciekawości jest różny. Mężczyzna szuka w kobiecie zalet, kobieta wad. Kasia coraz więcej się pocąc rozsadziła gości. Czoło stołu zajęły asy, między których wprawiono jak drogie kamienie Kasią złotą trąbę, tośkę srokę i konwalię. W trakcie zajmowania miejsc przyszła Jadzia Ruda, piękna dziewczyna, o pysznej fali miedzianych włosów i ślicznej karnacji ciała. Posadzono ją obok Janka Złotego Zęba jaś znalazł się między marchewką i piećką bykiem. Gdy goście siedzieli już za stołem i nalano po raz pierwszy wódkę, drzwi się otworzyły i, jakby specjalnie na tę chwilę czekając, uroczyście wkroczył do pokoju filip łysy. Był w wieczorowym ubraniu, lśniący, dyskretnie pachnący, nagląc wygolony i zdawało się cały wykrochmalony. Złodziejski arystokrata, chodząca przestępcza renoma. Witam szanowne towarzystwo, uroczyście i swobodnie wygłosił Filip. Gospodyni miłej mojej uszanowanie i najlepsze życzenia ze szczerego składam serca. Pocałował Kasię w rękę, czego złodzieje w swoim gronie nie robią. Potem etykietalnie przywitał się z paniami, następnie z kamratami. Żaba przy tym z lekka zmrużył oko i spojrzał na Mongoła. Obaj porozumiewawczo się uśmiechnęli. Cenili Filipa jako złodzieja, lecz bawiły ich jego przesadne maniery. Podżyna hrabiego mówili, żeby nie był tak solidnym złodziejem, docinano by mu dotkliwie. A tak nie wypadało. Należał przecież do ich sitwy i był w wielu robotach i więzieniach zawsze pewnym solidnym kolegą. Więc tolerowano jego arystokratyzm jako dziwactwo. Kasia porwała się z krzesła, chcąc ustąpić Filipowi swe miejsce. Lecz tamten stanowczo się sprzeciwił i usiadł na końcu stołu. Na ogólny protest zlikwidowano kwestię, zsuwając krzesła i wstawiając jeszcze jedno dla Filipa między Kasią złotą trąbą i Mongołem. Cóż, pijemy? Rzekł Żaba. Bo wódeczkę szkłem będzie czuć. I wódka zaczęła obficie lać się do kieliszku. Skrzypek desen siedział wraz z gośćmi za stołem i pił, nie ustępując im. Katarzyna sperda obsługiwała ucztujących, przy czym Mongołowi i dawnemu swemu lokatorowi i kochankowi przynosiła najlepsze kęsy. Dotychczas babina miała dla niego sentyment i poważanie. Kobiety wódkę piły wstrzemięźliwie i nieco się krygując, tylko Tośka sroka rzetelnie odwalała kolejki i solidnie, lecz estetycznie jadła. A Filip Łysy po prostu celebrował, a tak sprytnie operował przy stole, że wciąż było widać lśniące na palcu pierścień z brylantem. Jednocześnie odpalał towarzyską rozmówkę z Kasią i wyraźnie kokietował jadzią rudą, co niezmiernie bawiło Janka i Żabę lecz dziewczyna dość przychylnie z ukosa przyglądała się Filipowi i parę razy uśmiechnęła się do niego, co ostatecznie wprowadziło w ekstazę starego złodzieja, mającego czułe na wdzięki niewieście serce. Ach, żeby tylko nie ta podła łysina! Jaś, siedząc między marchewą i piećką bykiem, nie miał z kim mówić, więc nie tracąc czasu pił i jadł, a jednocześnie ciekawych słuchał rozmów. Brała go ochota, by zamienić się miejscem z bykiem i usiąść obok anki afrykanki, lecz się krępował poprosić go o to. Podczas, gdy w mieszkaniu Katarzyny Sperdy, znanej i rzetelnej maliniary, odbywało się uroczyste przyjęcie na cześć kasi złotej trąby, Isaj, słynny komarowski łobuz, pił z czterema kamratami u pasterki czarnej kamy. Zeszłej nocy. Zerżnęli u baguły, szlomy goja, dwie skórzane budy z dorożek i zdjęli gumy z kół. Sprzedali to wszystko paserce i raczyli się wódką. Czarna Hana chętnie by się ich pozbyła i w ogóle żadnych z nimi interesów nie miała, bo często wynikały z tego przykrości. Lecz bała się łobuzów, aby jej nie zrobili jakiej psoty, więc choć niechętnie, ale ich przyjmowała. Isej był kiedyś rzeźnikiem. Lecz wciąż kradł powierzonemu mięso i wyrzucono go po kilku upomnieniach. Wówczas wstąpił do artelu tragarzy na dworcu. Lecz i tam długo się nie utrzymał. Coś skradł i trafił na trzy miesiące do więzienia. Komarowski hetman łobuzów był dużego wzrostu. Rozrośnięty w barach. Silny niesamowicie. Oczy miał złe, małe, biegające. Na wargach chytry uśmieszek. Uważał się za bardzo mądrego. Tymczasem był w tej samej mierze głupi, co i silny. Zaliczał siebie do złodziei przecież i kradł, i w więzieniu siedział. Lecz złodzieje go unikali, bo za każdą prawie kradzież trafiał do ula. Tylko drobne kradzieże z podwórka, ze składzików mu się udawały. Zdarzało się, że Isaj wpadał po jakiejś kradzieży i na policji, wzięty w obroty, wydawał wspólników. To zupełnie go zdeskredytowało w oczach fachowych złodziei, i nikt z nich nie chciał z nim mieć do czynienia. Na komarówce Isaj miał szerokie pole do popisu. Dobrał sobie wielu kompanów i grasował z nimi, zatruwając życie wszystkim. Okradali strychy, składziki, Kradli kozy, kury, nawet kartofle z piwnic. Poza tym terroryzowali drobnych złodziei w nawiasie potokarzy przeważnie i brali od nich haracz z robót. Prawie codzien Isej urządzał gdzieś bójkę, nawet bez powodu. Szanował się mało, więc tego, co sam czasem oberwie, nie brał pod uwagę. Wszędzie szukał zwady i wszczynał awantury. Lecz jeśli czuł z góry, że będzie przegrany, unikał zaczepki. Lepszych złodziei też nie ruszał, bo wiedział, że taki nie da się poniewierać i chociaż byłby o wiele słabszy, zreaguje nożem albo rewolwerem. Przed rokiem Isaj miał na komarówce konkurenta. Był to też łobuz. Staroobrzędowiec, koźma wielki, którego rodzice po wielu nieprzyjemnościach z domu wygnali. Koźma siłą ustępował Isajowi, lecz umiał dobrze się bić na pięści. Po pierwszej zwadzie z nim, Isaj, okrwawiony, gdy ich wreszcie kamraci rozdzielili, postanowił się zemścić. Przyszedł do Koźmy z wódką i taką zaczął rozmowę. – Nas tu dwóch, my swoi chłopcy. – Po co nam się żreć? – Dla obu miejsca i frajerów starczy. – Co nie? Wypijmy, ot, na zgodę. Może jeszcze sobie się przydamy? Koźma był łatwowierny i nie wyczuł podstępu. Isaj nalał szklankę wódki i powiedział uroczyście. Do ciebie, bracie, na zgodę. Koźma skinął mu głową. Isaj wypił wódkę i nalał szklankę po brzegi. Masz, bracie, wal na zdrowie. A gdy Koźma, siedząc za stołem, podniósł do ust szklankę i zaczął pić, Isaj wstał i z całej siły strasznym ciosem wbił mu szklankę i odłamki szkła w nos, wargi, dziąsła i usta. Bryznęła krew. Koźma głucho jęknął. A Isaj, przygotowany zawczasu, kilowym odważnikiem umocowanym na rzemieniu, zaczął zadawać mu wściekłe razy. Koźma runął na podłogę. Isaj bił, starając się jak najwięcej go okaleczyć. I koźmę zabrano do szpitala. Miał straszliwie zmasakrowaną twarz i usta, wybite zęby, złamane żebra i ręce. Składano go, szyto cerowano i leczono długi czas. Wreszcie wyszedł ze szpitala. Lecz źle władał prawą ręką i okulał. Tak Isaj pozbył się konkurenta. Teraz siedział ze swoim sztabem u czarnej hany i pił. Miał już zamęt w głowie, gdy jeden z kolegów zaczął opowiadać o przyjęciu u Katarzyny Sperdy. Czego tam tylko nie ma? I pieczone, i smażone, i gotowane, i marynowane, a wódki pływać można. I nam nie brak, nadąsał się Isaj. Nie brak, ale to nie to. Tam ci różne frykasy i rumy najdroższe. A kto tam jest? spytał Isaj. Sami lepsi złodzieje no i naszych dziewczynek kilka obie afrykanki konwalia no i tam jaczka ruda każdemu honor w takim towarzystwie się zabawić isaj jeszcze więcej się nachmurzył wypił pół szklanki wódki i rzekł honor honorem a ja od jak zechcę to jaczkę rudą im zabiorę jadzia ruda była siostrzenicą isaja Lecz ani jej ojciec, ani matka nie utrzymywali stosunków z łobuzem. A gdy Isaj parę razy odwiedził ich na prawa krewnego, przyjęli go bardzo niechętnie. Nie bardzo ją zabierzesz. Ma prawo się bawić i goście się obrażą. Ja gości mam gdzieś, a jaczkę zabiorę. Takie będzie i prawo. Nie pozwalam jako stryj. Z tatałajstwem się zadawać i już. Takie moje prawo. Jeden z kamratów Isaja też był dobry awanturnik. Lecz o wiele przebieglejszy od niego. Zaczął podjudzać kamrata, chcąc podrażnić jego ambicję i urządzić hecę. Tego nie dokażesz, rzekł powątpiewająco. Za słabe masz bebechy, jeszcze połubie oberwiesz. Isaj się zapalił. A od zrobię, aby mi się tylko chciało. Nie będziesz tak grubo ryzykował, bo możesz nogami się nakryć. Pieprzysz mi chrzanem, irytował się Isaj. Ty się nie rzucaj, rzekł kamrat. Ja ci po dobremu gadam. Tam przecież firmowi złodzieje się bawią. Ta. Firmowi od psucia powietrza, pienił się Isaj. Ja z każdego z nich skórę spuszczę a kości wyłuszczę. Wielka mi parada, że złodzieje. A i ja złodziej. Pięć razy w kiczu siedziałem. Prędzej im łydki zadyndają, jak mnie. Ja przed nikim nie zdrefię. Zgrywus z ciebie, rzekł pobłażliwie kamrat. A ot i pójdę, i jaczkę zabiorę. Coraz więcej zapalał się Isaj w miarę wypitych półszklanek. Po pewnym czasie... Dobrze już pijany wstał i rzekł do kamratów uroczyście. Wy tu zaczekajcie, a ja zaraz tam pójdę i jaczkę zabiorę. Pokażę ją wam, a potem do matki zaprowadzę. Niech jej skórę złoją, że ze złodziejami pije. Ojciec tego nie lubi, on srogi. I Isaj stanowczym krokiem z hardą miną wyszedł z izby. No i nałożą mu drzewa na plecy rzekł jeden z pozostałych kamratów. Niech się nie indyczy, zauważył drugi. Dostanie wycisk, to i dobrze. Nie będzie takim harłapanem. Koledzy jak widać, nie bardzo troszczyli się o swego przywódcę. Pili dalej i pokpiwali z nieobecnego kolegi. Tymczasem u Katarzyny Sperdy przyjęcie odbywało się w dalszym ciągu. Goście byli podochoceni, lecz nie pijani. Czasu było jeszcze dość, więc raczono się trunkami i przekąskami bez pośpiechu. Niektórzy goście pozamieniali miejsca, według upodobań. Filip Łysy znalazł się, ku wielkiemu żalowi Kasi, obok jadzi rudej i prawił jej wyszukane komplementa. Jaś usiadł na miejscu pieczki byka, obok afrykanki. Parę razy wygłoszono toasty. Zdrowie gospodyń, zdrowie pań. Czesiek Swoboda w pewnej chwili wyrwał się ze swoim toastem. Wstał i uroczyście wygłosił: Niech żyje trzeci internacjonału! Wszyscy zdumieni patrzyli na niego. Nie wszyscy nawet zrozumieli, o co idzie, a złoty ząb oznajmił poważnie: Proszę się nie bać, on zwykle spokojny, to mu wódka na mózg się rzuciła. Początek białej gorączki. Czerwonej, rzucił żaba. Lecz Czesiek Swoboda nie zmieszał się tym przyjęciem jego toastu, zaczął uzasadniać go. My, jako Lompen proletariusze nie niech udławi się tym wyrazem rzekł mongą. musimy ze szczególną wdzięcznością odnosić się do Lenina. I Trockiego jako duchowych przywódców Trzeciego Internacjonału. Oni dadzą nam możność.. Janek Złoty Ząb wstał i naśladując pato Szcześka zaczął jeszcze głośniej kontynuować jego mowę. Żreć sieczkę, siedzieć w więzieniu zamiast ubrania nosić transparenty i sztandary. Toast swobody nie został przyjęty. Piotr Deseń tymczasem stroił skrzypce. Potem zajął miejsce przy drzwiach. Tam był wolny kąt. Dopóki nie zacznął się tańce, ponieważ uczta się przeciągała, postanowił grać biesiadnikom do słuchu. Zaczął od marsza. Grał brawurowo, chętnie, z przyjemnością. Rozmowy urywano, potem zrobiło się zupełnie cicho. Gdy deseń skończył grać marsza, drzwi z impetem się otworzyły i do pokoju ciężko wkroczył Isaj. Przeszkodził deseńowi grać. Muzyka się urwała. Przybysz stanął i wybałuszonymi oczyma oglądał towarzystwo. Niektórych znał, lecz nie spodziewał się znaleźć tak dobrze ubranych i dystyngowanie wyglądających gości. To go speszyło. Więc stał i milczał, wodząc oczami po obecnych. Drzwi zamknij, rzuciła mu Kasia, która poznała łobuza i była niemile zdziwiona jego wejściem. On w domu nie miał drzwi, odezwał się Janek złoty ząb. Krowa mu zjadła, bo były ze słomy. Ktoś parsknął śmiechem. To jak było budziło Zrobił jeszcze krok naprzód i tknął palcem w kierunku jadzi. Jaczka, do domu! Bo co? Zdziwiła się dziewczyna. Matka woła. Matka mi pozwoliła, to nie twoja rzecz. Idź, bo będzie gorzej, łysnął oczami isaj. Nie pójdę, idź precz. Wtem odezwał się Filip łysy. Panienka jest pełnoletnia i wie co robi. Więc czego pan od niej chce? Pytam ja pana. Chcę zaprowadzić ją do domu, bo jestem jej krewniak. A teraz ja pana zapytam. Isaj się wsparł pięściami w boki i rzekł z przekąsem. A powiedzcie wy mi, mój drogi Filipie, gdzieście wy włosy zgubili? I pod światło nic nie widać. Nawet mrugaczów wam nie zostało. Na ustach obecnych ukazało się parę uśmiechów. Nikt nie brał awantury poważnie. Nie wszyscy nawet zrozumieli, o co chodzi. Na docinek Isaja Filip, zirytowany, lecz udający spokój, bo inaczej nie wypada, powiedział – włosy i małpa ma, trzeba mieć dobre wychowanie. – Co to za fikus? – spytał głośno żaba, mierząc oczami Isaja, jak jakiś brzydki okaz. Wówczas kaszę, jak szydłem u kuda, Zerwała się z miejsca i skoczyła ku Isajowi. Wskazała mu palcem na drzwi. Idź precz stąd! Isaj krzywo się uśmiechnął. Nie pójdę. Niech jaćka idzie razem. A od i pójdziesz. Wówczas od stołu, nisko chyląc łeb, podszedł do Isaja byk. Isaj zwrócił się do niego. Ty byś choć mordę czapką zakrył. Takiś brzydki, że żygać się chce. Janek Złoty Ząb i Mongą niby przez ciekawość zbliżyli się ku Isajowi. Wyczuwali, że zanosi się na awanturę. Isaj zaczął się cofać ku drzwiom. Jaczka, chodź do domu, bo będzie gorzej. Cofając się, Isaj wpadł na desenie. Tamten odepchnął się dłonią i położył skrzypce. Potem ujął stojącą na parapecie butelkę z wódką i trzasnął Isaja po łbie. Flaszka prysła. Kawałki zasypując szkłem podłogę. Isaj cofnął się. To uderzenie nie zaszkodziło mu wcale, tylko twarz miał mokrą. Zwrócił się zdumiony do desenia. Po coście mnie flaszką bęcnęli? – A co mam ciebie pięścią bęcać? Moja ręka do skrzypiec, a nie do twojej hamskiej mordy. Lecz wbrew swoim słowom deseń błyskawicznym ciosem trzasnął Isaja w szczękę. Łobuz się zachwiał. Chciał uderzyć desenia, lecz tamten zwinnie uchylił się od ciosu. Wtem z boku wśliznął się mągą. W powietrzu chwycił wymierzoną do ciosu rękę Isaja i żelaznym chwytem włamywacza skręcił ją w tył. Potem poprowadził Isaja ku wyjściu. Wówczas Piedź Kabyk chwycił go z tyłu za kołnierz i wyprowadzili go z sieni na ganek. Tam zrzucili ze schodków. Isaj porwał się z ziemi i prędko wyszedł na ulicę. Piećka byk wyszedł za nim. Było już zupełnie jasno, więc widział przy świetle księżyca, jak Isaj pośpiesznie się oddalał. Wtedy wrócił do mieszkania. – Co to za harłapan? – spytał żaba. – Złodziej czy frajer? – Aki luj – rzekł Filip. – Konią śniadanie kradnie. Siedział w kiczu. – Siedział to za balię, to za worek owsa. Odezwał się marchewka. To taki woryga, co skokie na śmietnik robi, a cieć go klapą przykrywa. Ale zdrowy jak koń, dodał Mongo. Kasia była wzburzona i długo nie mogła się uspokoić. Ot wpadł cholera, jak pies do jadki. No i oberwał jak pies, powiedział swoboda. W ustroju socjalistycznym takich typów nie będzie wśród nas. Żaba krzywo się uśmiechnął. Ta... Będą rządzić czerech zwyczajki. Dopiero wówczas oni wypłyną. Przerwana zabawa gładko poszła dalej. Nikomu nie zepsuło nastroju. Tylko Filipowi było niemiłe wspomnienie o przytyku Isaja do jego łysiny. Tymczasem Isaj gnał jak wściekły po komarówce po łogojskim i borysowskim trakcie. Przede wszystkim zastawił hanie czarnej swój zegarek. Ponieważ miał jeszcze sporo pieniędzy z wczorajszej kradzieży, dysponował sporą sumą. Kamratów swych zastał zupełnie pijanych. Powiedział im, że złodzieje, co piją u sperdy, ubliżali im wszystkim i odgrażali się, nawoływał do zemsty. Przemawiał gorąco. Największy nacisk kładł na to, że bałamucą dziewczyny z ich dzielnicy. To wraz z alkoholem najlepiej poskutkowało. Czterej kamraci i postanowili nie dać się znieważać. Wyposażeni w wiele litrów wódki każdy i obietnicą, że po załatwieniu się z wrogami wypiją jeszcze, ruszyli na przedmieścia werbować za wódkę swoich zaufanych kamratów, aby pomścić znieważoną godność dzielnicy. Umówiono się, że spotkają się wszyscy razem ze zwerbowanym przez każdego ludźmi na Bondarewskim Zaułku. Ochoczo ruszyli na werbunek bojówek. A ponieważ wyrośli w tej dzielnicy, nietrudne to było dla nich zadanie. Po godzinie Bondarewskim Zaułkiem spacerowało kilka grupek. Czekano na Isaja. Wreszcie zjawił się spocony, rozchłestany, już prawie trzeźwy. Przyprowadził sześciu ludzi. Zebrało się razem siedemnastu słynnych komorowskich łobuzów. Niektórych nie zastaną w domu. Lecz uważano, że i tych, co są, wystarczy zupełnie. Tym więcej, że wszyscy mieli kije, i zamierzali zaskoczyć niespodziewanie ucztujących u katarzyny sperdy gości. Isaj poprowadził swoją bandę na pobliski stawek. Każdy dostał po butelce wódki. Zaczęli pić, przegryzając kawałkami kiełbasy. Potem Isaj wstał. I zaczął, jąkając się uroczystą mową. Bracia, wy mnie znacie, a ja was. No, nic, żyjemy jak żyjemy, ale swoi ze swoimi, czy nie tak? A tu włażą te chojraki i żyć nie dają, żeby to byli swoi komarowscy. Ale to społecz całego świata, każdą dziewczynę z Bałamucą. Nam same ździry zostawią. Każdą lepszą robotę zabiorą, czy nie tak? Rozległy się liczne głosy. To tak. Prawilnie z tymi krzutami. Z nimi się nie dostąpisz. Nasze baby dla nas. Isaj wygłaszał dalej. Zawsze nam ubliżają. Wszędzie włażą w drogę. Teraz właśnie jest sposób zrobić z nimi porządek. Dobrze, pięknie, cudnie. Zachwycał się Węgorz, znany z zamiłowania do bijatyk. Ukróćmy tych żygantów! Mrocznie pociągnął buzyga, czarny jak konar starego drzewa. Niech nas szpaniugami nie nazywają! Dodał ferworu Stasiek Gwizdała, też były rzeźnik. Słowem, towarzystwo na tę wyprawę dobrano godny Isaya. Wódka dodała im animuszu. Więc wszyscy zaczęli odgrażać się złodziejom, do których prawie każdy miał jakąś pretensję. Ruszyli do mieszkania Katarzyny Sperdy. Zbliżając się ku domowi, posłyszeli dźwięki poleczki. Goście jeszcze nie tańczyli. To deseń grał im do słuchu, wykorzystując tę okoliczność, że zjawił się wreszcie harmonista papuga. Jeszcze osowiały po poprzedniej libacji. Nawet parogodzinny sen go nie pokrzepił. Więc deseń grą chciał go rozruszać. Papuga, ubrany w białe spodnie i zieloną marynarkę, wyglądał komicznie. Był zupełnym przeciwieństwem ponurego skrzypka. Podchodząc do mieszkania, Isań zatrzymał kamratów: czterech ze mną do środka, a reszta czekać w sieniach i pod oknami. Jak trzeba będzie prać, to prać, nie żałować żygantów. I w asyście czterech łobuzów wszedł do sieni mieszkania Sperdy. Wkroczył do izby i powiedział do desenia: Przestań grać, bo nie umiesz. Zaczniesz na poleczce, a skończysz na oberku. Potem zbliżył się ku stołowi i rzekł do Jadzi. Wychodź stąd, żywo! Dwa afrykanki też, bo zaraz tu porządek zrobimy. Kasia-złota trąbka zerwała się z miejsca. Pójdziesz ty stąd, w łobuzie? Złodzieje, widząc, że za Isajem idzie jeszcze kilku ludzi i że się zanosi na awanturę, zaczęli wstawać od stołu. Kasia wrzeszczała. Po co mi zabawę psujesz? Ja ci dam zabawę, szludzko, ryknął Isaj. Chwycił wazon z fiskusem i rzucił nim o stół. Rozległ się trzask. Dzwoniło szkło, pękały flaszki, a Isaj rzucał następnie do niczki. Chwycono go w ręce. Wówczas kamraci i Saja skoczyli mu na pomoc. Oho! Kwiatowa zabawa! krzyknął Janek Złoty Ząb. Syfonem z wodą sodową uderzył w łeb olbrzymiego buzygę, który zwalił z nóg marchewkę i chwycił rękami za gardło pieczkę byka. Buzyga, jak worek mąki, runął na podłogę. Baran, wściekłym uderzeniem głowy w nos i zęby, zwalił na ziemię drugiego łobuza. Potem spostrzegł, że skrzypek deseń dusił żelaznymi dłońmi za gardło Isaja. Więc skoczył mu na pomoc i ujął łobu za stylu za kołnierz marynarki. We dwóch przycisnęli go do okna. Isaj bił i kopał Desenia, lecz tamten nie puszczał. Wówczas Filip Łysy chwycił Isaja za nogi i poderwał je do góry. Pękły ramy i Isaj ciężko runął na ziemię. Tam spotkały go ciosy. Wartujących pod oknem kamratów. Nie wiedzieli, że to ich przywódca. Isej porwał się na nogi. Chłopaki, do środka, walić kijami! W kilka minut pokój biesiadny był zrujnowany. Wszystko było pobite, połamane, podarte. Dzwoniło szkło pod nogami walczących zaciekle ludzi. Łowuzów było siedemnastu. Złodziejów, wliczając w te Desenia i papugę, jedenastu. Lecz złodzieje śmielej i sprytniej walczyli. Poza tym pomagały im kobiety. Kasia-złota trąba szalała i robiła spustoszenie jak trąba powietrzna. Biła doniczkami, butelkami, gryzła i drapała. Okrwawiona, z rozwianymi włosami wpadła we wściekłość i troiła się w oczach tośka sroka. Zupełnie spokojna, tylko blada, miała w rękach dwa widelce. Jednym się broniła od ataku. Drugim biła w plecy i ramiona zwartego w uścisku z jasiem łobuza. Tamten ryknął z bólu. Puścił chłopca i rzucił się na Toszkę. Dziewczyna wbiła mu widelec w oko. Łobuz chwycił się jedną dłonią za oko, drugą potężnym ciosem w szczękę zwalił Toszkę na ziemię. Rzucił się na nią, rycząc z bólu i wściekłości. Wówczas jaś kopnął go nogą w twarz jak w piłkę futbolową. Łobuz... Posunął się na ziemię. Wtem Jaś otrzymał cios z tyłu kijem. Zatoczył się na ścianę i podstawił rękę pod drugi cios, broniąc głowy. Sam kopnął napastnika w krocze. Tamten puścił kij i usiadł na podłodze. Nawet słabiutka lola konwalia pomagała walczyć złodziejem. Wtem zgasła lampa i izbę zaległa ciemność. Zaraz potem rozbłysło światło kieszonkowej latarki i padł strzał. Rozległ się donośny, stanowczy głos. Kto nie był na zabawie, precz z mieszkania, będę strzelał do każdego obcego. I rzeczywiście, padły jeszcze dwa strzały. To strzelał Żaba, który nie brał bezpośredniego udziału w walce. Żaba przestrzelił ramię Gwizdale, który tarzał się z jankiem złotym zębem po podłodze. Łobuzów ogarnęła panika. Którzy mogli uciekać, rzucili się przez drzwi i okna na podwórze złodzieje ich ścigali. Kasia Złota Trąby, do połowy naga, umazana we krwi, ze spuchniętym okiem siedziała okrakiem na węgorzu i tarką darła mu twarz, klnąc ohydnie. Ja cię nauczę, jak ze złodziejami zaczynać. W parę sekund obróciła tą dziką bronią wyczerpanemu długą walką, wielu ciosami i łopływem krwi najdzielniejszemu bojownikowi łobuzu, węgorzowi, Twarz w kotlet skrobany. Katarzyna Sperda też nie była bezczynna. Jednego napastnika unieszkodliwiła od razu w sieni, wylewając mu na głowę duży rondel wrzącej wody. Potem siekierą broniła dostępu do kuchni i nie wpuściła nikogo przez wąskie drzwi. Czterech łobuzów zostało w mieszkaniu na podłodze. Gwizdała, zbity na miazgę, z przestrzelonym przez żabą ramieniem. Ten, którego sparzyła wrzątkiem sperda, wił się z bólu w sieni. Trzeci, któremu Tośka wbiła w oko widelec, a Jaś dokończył go kopnięciem. Buzyga, którego wykończyli Filip Łysy, Fiszko i Desen. Ze złodziejów leżeli nieprzytomni Pieczka Byk i Fiszko. Tośka po paru minutach ocknęła się. Walka przeniosła się na podwórze. Bili się Baran, Jaś, Janek Złoty Ząb, swoboda. Filip łysy i deseń. Reszta z partii złodziejskiej nie była zdolna do walki z powodu ran i okaleczeń. Łobuzów było już tylko siedmiu, bo reszta, w nawiasie, poza tymi, którzy zostali w mieszkaniu, uciekła. Wśród walczących ukazał się nagle z dużą żelazną sztabą w rękach Isaj. Zmiótł z nóg Jasia i rzucił się na Filipa. Z boku nadbiegła starką Kasia, która porzuciła nieprzytomnego węgorza. Isaj walnął ją żelazną sztabą z boku i Kasia ze złamaną ręką padła na ziemię. Tę chwilę wykorzystał Deseń i chwyciwszy lewą dłonią sztabę, prawą pięścią walną Isaja w skroń. Sztaba została w rękach Desenia. Wówczas Isaj porzucił swych kamratów, przeskoczył niewielkie ogrodzenie i zaczął uciekać. Baran podstawił mu nogę. Isaj upadł. Wtem baran otrzymał kamieniem cios z tyłu. I też upadł obok Isaja. Łobuz zerwał się na nogi. Baran próbował usiąść, lecz czuł się słabo. Wtem spostrzegł w rękach Isaja klingę noża. Kocim ruchem baran wywinął się od ciosu noża i chwycił obu rękami dłoń Isaja. Wgryzł się zębami w jego palce i nóż wyleciał z dłoni łobuza. Baran chwycił nóż i jednym krótkim ruchem z dołu w górę ciął nim Isaja w brzuch pięść łobuza nie wykonała ciosu wymierzonego w skroń barana. Opadła. Tymczasem Deseń wykańczał żelazną sztabą resztę łobuzów. Nie potrzebował już pomocy. A jego kamrat, harmonista papuga, siedział sobie na ławeczce przed domem i obojętnie obserwując bójkę, grał na harmonii walczyka. Co mu tam po awanturze? Widział tego sporo na zabawach. Co prawda, nie takie wielkie. Ale miał tego dość. Isaj rzucił się do ucieczki, lecz zaczęły wypadać mu jelita. Usiadł. Jelita wypłynęły na piasek, między nogi. Isaj skomląc cicho, gorączkowo je zbierał i wpychał do jamy brzusznej. Zebrał. Okrył rozczapierzonymi palcami i dłońmi. Powstał i zataczając się, zaczął biec na zgiętych w kolanach nogach. Po chwili znów usiadł. Jelita ponownie wypłynęły na piasek. Wówczas Isaj zaczął być niskim, gasnącym, przerywanym głosem, a z góry na to wszystko patrzył zimny, blady, obojętny księżyc.